Wojciech Chmielewski z Jeleniej Góry oraz Jakub Kowalewski z Karpacza w lutym zdobyli tytuł młodzieżowych mistrzów świata w saneczkarstwie lodowym. Dziś w jeleniogórskim ratuszu za to osiągnięcie wręczono im czeki na kwotę kilku tysięcy złotych każdy. Nikt się nie spodziewał, że taki wynik osiągniemy, a tak naprawdę z Kubą jeździliśmy 2 miesiące i zdobyliśmy mistrzostwa świata i w Pucharze Świata też nie byliśmy nisko. I naprawdę jesteśmy zadowoleni. Popularność saneczkarstwa, szczególnie na torze lodowym w dwójkach, nie jest tak wielka jak bieganie na nartach ostatnio. No ale to ważne, żeby w tej dyscyplinie sportu osiągać wyniki. Wielki szacunek dla trenerów, organizatorów, zawodników, bo mimo tego, że toru lodowego nie mamy, no byli w stanie osiągnąć tak świetne wyniki. Trenujemy praktycznie w lecie na sucho, wyjeżdżamy za granicę, jeżdżąc na rolkach, trenując w lecie za granicą i po prostu małymi kroczkami jakoś dążymy do celu i jesteśmy naprawdę zdziwieni tym, co zrobiliśmy, ale zadowoleni. Oczywiście, że jest powód do dumy, bardzo duży, cieszę się, no i cóż, oby tak dalej. Choć w naszym regionie infrastruktura służąca do uprawiania saneczkarstwa lodowego nie istnieje, ostatnio pojawiła się szansa na zmianę tego stanu. Wiem, że ministerstwo jest skłonne wesprzeć. Po rozmowie na ten temat, w której wspólnie z burmistrzem uczestniczyłam, rozmawialiśmy z wiceministrem sportu, który absolutnie nie odrzuca. Ważne jest, żeby przedstawić taki projekt, z którego będzie wynikało, że cały rok obiekt będzie wykorzystany, że będą tu trenować nasi Polacy, ale też inni zawodnicy z całego świata, mogę tak powiedzieć. I jest szansa na to. Natomiast jak nam mówiono, co zresztą dla mnie jest oczywiste, musi być to spójny projekt, konkretny, z którego wynikają nie tylko finanse, ale też przyszłe użytkowanie i przyszłe ponoszenie kosztów eksploatacyjnych. Sukces młodych sportowców może pomóc w stworzeniu toru saneczkowego w naszym regionie, ponieważ jest to poważny argument przemawiający za podjęciem takiej inwestycji.